Ja wchodzę do pokoju, ona leży na podłodze, przykryta kocem. Ja mówię, Matko Święta, co ona się tak napiła, czy co? Ona pobita. Ja mówię, coś ty jej zrobił. Ja taki lęk dostała, ja po dzisiejszy dzień po nocach spać nie mogę do rana. Jesteśmy w Zaborze Małym. W nocy z 1 na 2 października doszło tutaj do tragedii. W tej połówce domu mieszkał 39-letni Paweł K. razem ze swoimi rodzicami, bratem i partnerką Monikę K. W tragiczną noc mężczyzna pobił ją brutalnie po całym ciele, a następnie uciekł do lasu. Obrażenia skutkowały śmiercią, a sprawca jest już w rękach służb, którym przyznał się do morderstwa. Grozi mu dożywocie. Wcześniej się bardzo dogadywali, byli za sobą, nie bili się, może tak z półtora roku, było bardzo cicho. Tam wypili sobie nieraz jakieś piwo czy coś i było wszystko okej. No zawsze papierosy mieli, piwo mieli, pili, jeździli po brzegu dolnym, po tych różnych, ja nie wiem, tam marketach, nie wiem, gdzie oni tam się szlajały. No i jak coś do czego było, a ona była taka zacipna, jak była z nim, to jak widziała jakiś mężczyzn, do innych się doklejała, prosiła papierosa, a mogę się od pana piwa napić, a jego to wkurzało. I z tego powodu doszło do agresji, bo on mi mówi, co ty taki robisz, co ty jesteś nienormalny? Mówi, mamo, na moich oczach drugiego chłopa podrywa. Ja mówię, to ty nie wiesz, co robisz? Nocy przyszły, pijane, tutaj. Ale nie wiem, ja spałam gdzieś, może nie spał, bo telewizor dość długo oglądał. Mówił, że słyszał, że gdzieś tam się bili, szamotały. Ja mnie tu czegoś nie poszedł jako ojciec. Nawet mnie trzeba było obudzić. To ja bym na 112 zadzwoniła i do rana by wszystko okej było. Tylko ta dwójka, tak? Syn z partnerką. Tak, to z partnerką, tak. Rano idę, proszę, zrobiłam tak gdzieś po 10, koło półdy, po 10, 15 czy ileś. Ja mówię, idę ją obudzić, niech ona przyjdzie, zje ten rosół makaron, bo ja wcześniej ugotowałam, wstałam. A on, ja wchodzę do pokoju, ona leży na podłodze, przykryta kocem. Ja mówię, Matko Święta, co ona się tak napiła, czy co? Ona pobita. Ja mówię, coś ty jej zrobił. Mamo, ona śpi, bo ona jest tak na, jak on to powiedział po chłopsku, narąbana, na, jak to oni chłopy, tak po chłopsku. Ja mówię, chłopie, to nie jest, bo ona ma na twarzy sińce. To się liczy, bo ja jeszcze nie wzięłam, tylko twarz otworzyłam i mówię, Matko Boska. Myślałam, że może ona pijana, tak śpi. A to już była zimna prawie. No to czego nie przyszedł wcześniej, nie powiedział? Albo ona nie uciekła do mnie, to ja by zaraz policję wezwała. Czyli nie coś, wiem, co to się stało. Syn coś zrobił, żeby jej udzielić pomocy? Dzwonił na karetkę? Ja dzwoniłam, on nie dzwonił, on uciekł.